Cześć, witam was serdecznie w pierwszym odcinku z dodatków Resident Evil 7 i dzisiaj przejdziemy sobie, a raczej nie przejdziemy, bo okazuje się, że ten dodatek jest troszeczkę jednak dłuższy, więc rozbiję go na dwie części. Dzisiaj przejdziemy sobie pierwszą część, to nie jest bohater, a potem zabierzemy się za kolejkę. Za zakazane nagrania chyba tam były i koniec Zoe. Więc zapraszam was serdecznie do pierwszego odcinka z dodatków Resident Evil 7. Miłego oglądania, lecimy i zaczynamy pierwszy dodatek. A w sumie zaczniemy sobie od tego, to nie jest bohater i zobaczymy tak naprawdę całą tą historię Redfielda. Zobaczymy, nie wiem, zobaczymy co tutaj możemy zobaczyć. Walka Ethana dobiegła końca, ale został jeszcze jeden problem do rozwiązania. Musi się nim zająć Chris Redfield, weteran walk z bioterroryzmem. I chyba coś tutaj było na temat Lucasa, zobaczymy zaraz. Więc co? No to co? Zaczynamy! Aha, dobra, to tak wygląda. To jest fajne, ale czemu wczytaj grę? To będzie takie długie? Mi się wydaje, że to będzie krótkie. No nie wiem, zobaczymy. Operacja, przyczajony strach. Chris Redfield to promien... Co? Promienentny? Dziwne słowo, nie używałem nigdy takiego słowa. Ale dobra, nie dokończyliśmy, ale widziałem tam Lucasa, więc pewnie będziemy mieli jakąś historię związaną z Lucasem. Is it ready? Can we begin? Ładnie to zrobili. I can't help it, man. We've got work to do. A pamiętam te drzwi, pamiętacie? Ja szedłem ostatnio, to nie mogłem ich otworzyć. Jest nasz Chris? No, no. Ethan Winters has been secured. He's alive and well considering. And Lucas Baker? Right now he's our only link to the connections. He's next on my list. No dobra, no to co, zajmiemy się teraz Lucasem. Ciekawe, czy będziemy jakąś fajną broń. Widzę, że ma pistolet maszynowy, ale mam nadzieję, że będzie troszeczkę mocniejszy niż miała to Mia. Bo tam była taka jakiś, nie wiem, taki lekki maszynowy, taki karabinek. A on chyba ma już taki specjalny karabin, karabin. Okay. All right, I'm in the mine. Signal strong. You're coming through loud and clear, Chris. Okay. We didn't get much from the first unit before we lost contact, but apparently Lucas turned the mine into his own personal hideout. How many men did we lose? Three of our best. Their last transmission was near a lab that should be just ahead. I'm going to need you to check it out. Got it. Dobra, poprzednio byliśmy tutaj już. Ej, fajnie to zrobili, kurde. Ha, spoko. Dlaczego mam tak mało amunicji? To jest chyba jakaś strzelba. Czyli to nie będzie karabin maszynowy, tylko taka strzelba jakby. Ej, spoko, dobra. Zobaczmy jak to działa. Mam nadzieję, że zaraz jacyś przeciwnicy mi tutaj wyskoczą. Lokacja taka sama jak mieliśmy to miało to miejsce w 14 odcinku. Wow. Wow. Możesz uderzać wrogów pięścią, gdy cię chwytają. A jak mogę uderzać ich pięścią? Zobaczymy zaraz. Na razie to nie muszę ich w ogóle nic nim robić. Dobra. Wiecie co, ja tutaj sobie poszperam, bo może są jakieś naboje czy cokolwiek. Ej, ciekawie to wygląda, naprawdę. Jestem... Kurde, jestem zaskoczony, że tak fajnie zrobili dodatek. No i coś słyszałem za sobą. Ale dobra, to chyba nic nie było jednak. The lab is just ahead. Any idea what Lucas is up to down here? Dobra, we're still analyzing the data, but it looks like he's been running experiments with an E-type mutamycy. Let's hope those men haven't become a part of those experiments. Dobra. I mi się wydaje, że tutaj sobie przejdziemy jeszcze, tak. Okej. Okay. O, są żołnierze, ale to jest laptop, ale tutaj nie przeczytam. Dobra, zobaczmy, co mi mają do powiedzenia. Mają bomby jakieś. Oops. Now here's the deal, Chris. You don't follow me, and I'll bounce your head off the ceiling.
And the same goes for your little soldier brains, too. Adios. Muchachos. Muszę jakoś zdjąć tą bombę w takim razie. I'm picking up airborne spores. It's the E-type mutamycete. Your mask will switch automatically to rebreather mode. Keep an eye on your oxygen tank to be safe. Dobra, ale jak ja mam stąd wyjść? Czy ja mam uciekać w tą stronę, czy za nim? Za nim mogę iść, dobra. O cholera. Ejeju, ejeju, żebym tylko nie zginął. Your oxygen tank is at 50%. 50% to jest za mało. 50% tlenu, szybko. Nie tutaj. Looks like you're clear of any contamination. Dobra. There's no time. I don't want to give that asshole a head start. Dobra. Understood. Just be careful. Okej. Okej. Co to jest? Nie wiem, nacisnę. Okej, przejdziemy dalej. Czyli winda. Tak? Oj, tlenu coraz mniej. Ale dobra, unormowało się chyba. Mhm. Chris, we've been over this. Maybe the BSAA is convinced. If they weren't, I wouldn't be here. But working with Umbrella is going to take some getting used to on my part. I know it must be difficult, and to tell the truth, a lot of our members have been with us since even before we reincorporated as a PMC. About all that's left now is the name. Let's just focus on the mission, and maybe we can continue this conversation when you get back. Okay? Sure, whatever. Mhm. Dobra, w ogóle wiecie coś? Tak teraz zastanawiałem, czy może byśmy sobie nie zrobili Residenta 4, 5, 6. W sumie są, moglibyśmy sobie przejść. Ale dajcie znać, czy byście chcieli. Ej, czemu to się zamyka? Jak ja to otworzyłem? No dobra. Może tak, pójdźmy już tam. Nie wiem, zobaczymy. Może. Pewnie będę musiał troszkę łazić tak w kółeczko teraz. Coś tak widzę, że tam dużo było tych bram. Ale zobaczmy. Ciekawe, ile nam zajmie ten DLC. Jak patrzyłem, że około pół godzinki to zajmuje. O, tutaj jest niebezpiecznie. A tutaj potrzebujemy klucza. Dobra. To szybciutko. Nie, zamknięte. Wymagany filtr wysokiej klasy. Co ty gadasz, co ty pitolisz? Dobra, walić go. Celnie wrażliwy na ataki. O nie! Ja chyba tego nie przetrwam, wiedziałem. Dobra, czyli tutaj nie możemy wejść. Musimy mieć filtr jakiś specjalny, który nam pozwoli tutaj w ogóle przejść. Kurde, nie spodziewałem się, że będzie aż tak dużo rzeczy tutaj do roboty. Okej, okay. No to tak, zostawimy sobie tamte drzwi tak jak są. Znajdźmy na początku może ten filtr. Jest jedna brama, druga brama i co? I to jest wszystko, mam nadzieję. Nie, są trzy bramy. Kurde. Nie lubię go. Ile tu jest kluczy? Mamy zapis. Dobra, czemu by nie? Czemu by nie? Zobaczmy, co mamy w ogóle w skrzynce, bo może coś jest. Nie, jednak nie ma. Dobra, coś tu jeszcze jest? Oprócz tego wszystkiego, co na razie zobaczyłem, chyba nie, więc po co zrobili tu wejście w ogóle? Dobra, trzy bramy. Tu jest jakieś, kurde, coś sterujące, ale co to jest? Masakra. On to chyba zbudował. Ej, patrzcie, możemy znaleźć nawet te monety. Wow, granat, okej. Okay. Interesujące to jest, naprawdę, spoko. Spoko, dużo do roboty całkiem. Nie wiem, czy my się ogarniemy w te pół godziny niby. Niby ma zająć pół godziny, ale kurde, to wygląda jakby miało zająć troszkę dłużej jednak. Wymagany noktowizor! Ojej, oj. Dobra, jak wymagany noktowizor, to może się cofnijmy. Została nam w takim razie jedna brama do przejścia, tamta. Więc może tak, zacznijmy od niej. Okej, okay, tam potrzebujemy filtra, tutaj noktowizora. Więc jak znajdziemy to i to, będziemy mogli przejść dalej tam czy tam. Zobaczymy, co znajdziemy tutaj. Halo, halo.
Oj, to nie wygląda zbyt bezpiecznie. You okay in there? Redfield? Tak. Don't worry. I'm gonna find a key to this thing and get you out of there. No nie mów hop. Mamy klucz do znalezienia, dobrze. Kolejny klucz. Dobra. Bezpiecznie. Kurde. Fajnie. Całkiem fajne. Chociaż mało mi przypomina Resident Evil, bardziej mi przypomina jakieś Call of Duty teraz. Okej, dobra, może tędy? Muszę uważać na te pułapki, jak go pewnie zamontował wszędzie bomby, jak zwykle. No w sumie najgorszy przeciwnik, jeśli chodzi o szukanie go. Ojej, dużo was tutaj. Zobaczę może tym broń jego drugą. A to zwykły pistolet. Ale całkiem kopa ma w sumie. A tu przyjaciel. No kurde, nie mogę wcelować w te łby. Nie wiem, czy ja mam z nimi walczyć. Troszkę ich dużo. Co ja tam jeszcze mam? Może granatem ich? No i troszkę słabo mi to wyszło. Dobra. W sumie, żeby się nie pierdzielić, z tej strzelby padają na hita. I też może, żebym nie tracił wszystkiego. Kurde, nie ma nigdzie amunicji. Starożytna moneta. Musimy coś znaleźć, bo zaraz będzie po prostu krucho nam tutaj. Najlepiej jak będę ich mijał, żeby jak najmniej amunicji stracić. Mamy granat. Okej. Ej, coś to dziwnie wygląda, jest kluczyk. No właśnie. Tak myślałem, że to nie będzie takie łatwe. Jakieś kolejne granaty. Korbka. Okej. Cholera, tu jest bardzo dużo rzeczy. Dobra. Nóż. Ciekawe, czy z tego noża mógłbym ich pozamiatać, co? Jak to wygląda, zobaczmy. O kurde. Dobry jest. Dobra, granat. Dobra, udało się chyba, ale nie wiem, czy dwóch. Właśnie, jeszcze tego. Nie no, wyłażać. Możecie nie wyłazić mi wszędzie? Dobra, nie żyje. Szlak. Jest problem z amunicją. Jest problem z amunicją. Dobrze, jak to działa? To działa tak, tak, tak. Czyli tutaj będziemy musieli wykorzystać tą korbkę, którą znaleźliśmy. I tak. Okej. Nie mam wszystkich potrzebnych rzeczy? Co ty gadasz? No jak? Przecież tutaj... Co jeszcze będę potrzebował niby? Nie rozumiem tego. Ej, w ogóle mam jakąś strzykawę tutaj. Aha, zabiera szybko działające leki, to nie, to teraz nie będziemy się to bawić. List do nowych rekrutów. Okej, co to? Zobaczmy. Dla wielu z was jest to pierwsza misja wykonywana na bla 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 bla. Okej. A to? Dokument z odprawy. Po co ja to trzymam w ogóle? Dobra. Nieistotne. Muszę sobie tutaj wszystko poogarniać. Coś jeszcze w takim razie tutaj jest. Aha, tutaj podniosłem, tutaj zrobiłem wszystko. Dobrze, mamy pierwsze drzwiczki dalej. Aha, tutaj też potrzebuję klucza. Cholera. Nie będzie takie łatwe. Amunicja. O, dobra, mam. To jest chyba ten drugi. Drugi element. Koło zębate. This ought to do it. Szybciej! Grubas! O, shit! Dawaj, dawaj, dawaj! Nie wiem, czy ja mam z nim bić się, czy co? Co z nim? Wysoka regeneracja! O nie, to ja muszę uważać. Muszę zabrać jakoś kluczyki. Może tak, rzucę mu granat pod nogi. Jego to trochę ogłusz, chociaż on jest powolny, wiecie? Jakbym w sumie go tutaj przyciągnął do siebie,
Ja sobie pobiegnę tędy i sobie tylko wezmę te kluczyki po prostu. Powolny? O cholera, on nie jest powolny! Przepraszam, się wydarłem, przepraszam. On nie jest powolny. Jest nawet szybki, jak przyspieszy. Cholera, dobra, bierz te klucze. Klucz do celi. Czy to jest tylko do celi klucz? Cholera! Nawet nie mam jak sprawdzić. Wysoka regeneracja, zasrany dziad. Tutaj coś było jeszcze, nie wiem czy ja to podniosłem w końcu. Chyba tak. Dobra. Bym sprawdził te kurde drzwi, ale... Ale drzwi, czy ja je otworzę w ogóle? Szybko! Nie, to nie tu! Także myślał, także myślał. Dobra. No to co, ignorujemy go, po prostu idziemy teraz do strażnika. I myślę, że to będzie wszystko. Pewnie tam znajdę jakiś klucz, albo może noktowizor, lub też ten filtr. Tak patrzę, 16 minut, a my mamy sporo do roboty. Coś mi się wydaje, że to nie zajmie nam tak krótko. Ale dobra. No zobaczmy. Okej. Zastanawiają mnie tam te drzwi, czemu tam były drzwi jeszcze jedne. Troszkę za dużo tych elementów tutaj do zrobienia. Najwyżej będzie dłuższy odcinek. Bardzo dłuższy. Dłuższy, dłuższy. Dobra. Panie strażnik, znalazłem klucz. Dobra. Mi się wydaje, że on umiera, ale dobra. That's just what he wants you to think. I'm just a bait. And you fell for it. What? Oh, shit. Czemu mi nic nie powiedział? Take the filter. On my mask. Hurry. But you'll die. I'm dead anyway. He's right, Chris. Just watch and learn. Co ja mam zrobić? Ja nic nie zrobię teraz. No to nieźle. Dobra, bierzemy ten filtr. No bierz, 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 nie ma czasu. Sorry. Dobra. Teraz chyba będziemy na to odporni. Tak mi się wydaje, zobaczymy. Wysokiej klasy. Czemu ja nie dostałem tego wcześniej? To jest dziwne. Dobra, czy coś tutaj więcej jest? Więcej nie ma. Dobra. No to co, w takim razie lecimy tam, gdzie był filtr potrzebny. I zobaczymy, co jest tam. Wiem, że tam były te stwory, kurde, odporne na obrażenia. I to jest problem. I can't wait to get my hands on that asshole. Just remember we need him alive, Chris. Yeah, yeah. Dobra. No to kolejna strefa. Tutaj pewnie znajdę noktowizor, a w ostatnich pewnie i klucz. No dalej, dalej. A może i wcześniej klucz? No zobaczymy. Ważne, że mam ten filtr. I teraz mi chyba nic nie szkodzi to. Dobra. Tutaj było zamknięte, to pamiętam. Pewnie jak będę już wracał, to sobie będę mógł otworzyć. Dobra, może tak. Wezmę sobie granat. Musimy go jakoś ogłuszyć, tego dziada. Bo tutaj nigdzie nie mam gdzie uciec. Może tak? I szybciutko? Tutaj nic nie ma, cholercia. Tutaj też nic nie ma. Oj, coś się wczytało, to mi się nie podoba. Okej. Dobra, mamy granaty paraliżujące. A może z tego będę rzucał? Podniosłem tą starożytną monetę, gdzie ona jest? Dobrze. Idzie ze mną? Chyba nie. Kolejny. Dobra. Nie przejmujemy się nimi, lecimy do przodu. Ale dziwnie tutaj, nie?
nieważne, nie. O nie, ważne, ważne. Tutaj. Swędzi mnie broda, policzek. Wymagany noktowizor, cholera. Dobra. No weź mnie zostaw. Tutaj też jest wymagany noktowizor? Nie, dobra. Okej. Granaty. Amunicja, spoko. Co tutaj mamy? Antyregeneracyjna. To spoko. Those ramrods should allow you to take down the new mold variants. Good. Aplikator leków, dobrze. Noktowizor, fantastycznie. Dobra, i co to? Aha, to jest notatka do noktowizora, to nie jest istotne, w sensie jest, ale nie aż tak. No, automatyczny noktowizor, okej. No dobrze. Dobrze, a do czego jest ta amunicja? Do pistoletu. No dobrze, to co? Ja strzelę, chyba muszę strzelić w takiego dziada. Raz. A potem będę mógł go wykończyć już strzelbą na przykład. Nie wiem, gdzie on jest. Da? O nie! Ja chciałem zobaczyć, co tam jest. Władowałem się do jakiegoś... do jakiejś dziupli. Co to jest? Nie wygląda to zbyt bezpiecznie, ale dobra, mam te naboje. Może się uda to jakoś przetrwać. Weź mi ten noktowizor, panie, włącz. Dobra, nie wal. Mam nadzieję, że nic nie pominąłem tam. Tutaj coś jest, jakaś winda chyba. Brak zasilania. Szlak. O nie. Really? Brak zasilania, okej. Może po kablach by iść? No nie wiem. Kurde. Dużo tu jest do roboty. A, dobra, mamy jakieś bezpieczniki. Tylko nie wiem, jak to mam ustawić. Czy tak? Nie wiem. Jest to jakaś notatka, cokolwiek, jakieś naprowadzenie, co ja mam zrobić? Przepraszam bardzo. Dałem wszystko na odwrót, ale raczej to nie jest odpowiedź. Więc... A, dobra, widzę. W górę, w dół, w górę. Okej. Dobra. Mogłem to zobaczyć wcześniej. W górę. W dół, w górę. Okej, to ten tylko w górę damy. I jest. O nie, jakieś paskudstwa małe. O cholera, co to jest? Szybko. Great. More incoming. O nie, o nie, o nie. O nie, o nie, o nie. Dobra, do windy. Dobrze. Nie były to przyjemne stworzenia. Muszę uważać, żeby ich z pistoletu nie bić, nie? Bo ten pistolet mi się przyda, te naboje. O, są znowu te. Chyba, że ja sobie zmienię szybko amunicję. O, tu. No kurde. Starożytna moneta. E, to już chyba mam trzy tam były potrzebne w jednym miejscu. Aha, dobra. Dobra, wypróbujemy tą broń. A tu paskudstwo. Tym. I teraz... Co? Już pada? Tak od razu? Ej, to spoko. O nie, o nie, o nie, wieżyczka. Dobra. Zmiana amunicji. Co to ma znaczyć? Czemu ja tego nie mogę zestrzelić? Ja pierdzielę. To musi być coś innego. Tylko że tutaj nic nie ma innego. Może ja muszę przebiec jak wariat, co? O nie. Albo granatem? Może granatem?
No tak to nie zadziała. A może tutaj? Nie. Ojej. Dobra, biegniemy. A już wiem. Na czołgaka. Na czołgaka. Dobra, weźmy sobie może jeden lek. Nie, dobra, ten jest zwykły. Padasz? No marnotrawstwo. Mogę to jakoś... Nie mogę, no szkoda, dobra. Długie tu DLC. W konia mnie zrobili. Miało trwać 27 minut. Około. Pół godziny. A już jest 26. I nie zanosi się wcale, że będzie szybciej. Dobra, tam są paskudstwa dalej. Właśnie nie wiem, czy mam iść do tych, czy tam. Wiecie co, w sumie to ja otworzyłem to. O nie! Nie wiedziałem, że tu są wieżyczki. Szkoda, że te wieżyczki nie mogą mi pomóc, nie? No dobra, tutaj nie byliśmy, to lecę dalej. Przecież tu wszystko wygląda tak samo. Ten chyba jest, no ten jest taki niezniszczalny. Szybciej zmieniaj te naboje. Dobra. Okej. Mało naboi, mało naboi. Dobra. Kurde, jakiś labirynt zasrany. Ja nic nie wiem, co się tutaj dzieje. No nie, co to jest? Co to jest? O nie, uciekaj! Nie wiem, czy on jest odporny. Sprawdźmy. Cholera, ten... Co ja żem wysadził w powietrze? Te beczki? Ojej. Dobra. Zdech. Nie wiem jak, ale się udało. Dobra. No nie, kolejne. Lecimy tędy. O nie. Ślepa uliczka. Jest problem, bo ja nie mam tych naboi. Dobra. No nie, jak można nie trafić? Czy coś tutaj jeszcze znajdę? Granaty, może ja sobie je jakoś założę, co? Mam już ich sporo. I co tu jeszcze bym chciał? Właśnie, jak ja to mam? Aha, okej. Dobra. I co to daje? W zasadzie nic. Nie jest to, to nie jest łatwa gra. Ten dodatek jest naprawdę ciężki. A najgorsze jest to, że ja nie wiem, gdzie mam iść. Nie trafiam w nich. Nie mam naboju. Naboi, nabojów, nic nie mam. Wow! Wow, panie Redfield! Ale cios z piąchy zrobiłem! Dobra. Szybciej. Wieżyczki jakieś, to nie, to tam nie idziemy. Tu jest jakieś wyjście, ale nie wiem, czy to jest to, czego ja szukam. Dobra. Chyba się udało, ale czy ja to... Ciekawe, czy ja to otworzę wytrychem? Nie pasuje. Dobra. Czyli musimy znaleźć jakiś klucz tam, gdzie jest ten noktowizor. No dobrze. Ten etap mi się naprawdę nie podobał. Ciężko było. Pewnie w ogóle pominąłem połowę rzeczy, które mogłem podnieść. Nie, no dobra, już kij. Co my mamy tutaj do zrobienia? Okej, okay. Tutaj nie ma nic istotnego. Tam są te klateczki. Może zobaczymy, co jest w nich.
Może jakieś wzmacniające coś. Tutaj mamy 3, tutaj mamy 5. Stabilizer i... O, może te sterydy sobie weźmiemy. I tak mnie w sumie tylko na to stać. Dobra. No weź je. Dziękuję. No i zaaplikujmy sobie te sterydy. Dobra. No i fajnie. Dobra, no to co? Mamy troszkę wzmocnionego Chrisa. Kolejną rzeczą to ja sobie pochowam te dokumenty, bo one mi są chyba niepotrzebne, tak mi się wydaje. Wytrych sobie zachowam jeszcze, to i okej. Mam nadzieję, że ten sprzęt, który mam, wystarczy, żeby przetrwać tutaj. No zaraz się okaże. To już koniec pierwszego odcinka z dodatku To nie jest bohater z Resident Evil 7. Mam nadzieję, że wam się podobało. Już niebawem kolejna część i to będzie już tak podzielę na dwie już części. Myślę, że będzie ok. Do zobaczenia już wkrótce. Dzięki ślicznym za oglądanie. I co? Trzymajcie się, na razie.